Albin, prawie jak Albin. Źle mu literę dali, tam powinno być V. To jest, wiecie, no V jest praktycznie obok B, tak, także... No, rozumiem. Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem, wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jest to jedyny, niepowtarzalny... Co jeszcze? Bo mów, będę niego Alvin po prostu. W ogóle historia właśnie tego Alvina jest bardzo ciekawa, bo zupełnie przez przypadek na niego trafiłem. Nagrywałem akurat drafta, który był zresztą wrzucony i trafiliśmy Silvera i to był właśnie Alvin. I to jest właśnie ciekawe, bo 2600 końców, to jest śmieszna cena, powiem wam. Naprawdę śmieszna cena za taką kartę. 4 sztuczek, ma 4 sztuczek, tak? Wysokie, niskie pracowitości, ma 69 tempa. Ma... Jezu, no co jeszcze ma, no? No ma twarz, ma oczy, ma... Ma kartę srebrną i... I to tyle w sumie. Nie jest to wymyślony skład przeze mnie. Był on w sumie podesłany na grupę wiewiórki Alvina, na którą oczywiście cię zapraszam. Jeżeli ci tam nie ma, to musisz bić, bo musisz być wtedy oficjalną wiewiórką. Dlatego wbijasz właśnie w opis, tam jest link do wiewiórek. Także zostaw łapkę w górę, jeżeli film ci się spodoba. Spróbujmy ich bić. 73 łapki dla Alvina. I zostaw sobie, że jesteś nowy. Ogólnie powiem wam, że jestem świeżo po tym, jak była właśnie konferencja z FIFA 18. I powiem wam to, co się działo na tej konferencji. Rzeczy, które tam będą, to jest serio mega ciekawe. Także dajcie mi znać, co sądzicie o tym trailerze FIFA. Trailerze, co sądzicie o tych ikonach. Bo jak będzie Ronaldinho, ja będę zbierał na pewno Ronaldinho. Ronaldinho to jest jeden z tych zawodników, którzy po prostu muszą być w moim składzie w 18, nie ma, że nie. Także dobra, myślę, że możemy zaczynać pierwszy mecz Alvina. Zobaczymy, ile bramek strzeli. To, że strzeli, to jest po prostu pewne, no nie oszukujmy się, to jest kwestia czasu. Okej, moi drodzy, gramy z Polakiem, jest to Wisloka Mielec, z tego co widziałem. Nie wiem, czy to jest jakiś oficjalny klub, czy nie. Lecz nie zmienia to faktu, że Alvin nie z takimi klubami już sobie dawał radę. Także akceptujemy naturalnie i możesz też zaakceptować. Kliknij X. I kliknij, proszę. Dziękuję. Dobra, także z kim gramy? Z kim gra pierwszy mecz Alvin? I to będzie Lacazette, Son, Griezmann, Thauvin, wszyscy najlepsi Francuzi. I Son, i Luis, i Walker, Smalling, i Rose, nieważne. Ty, dobra, także zaczekajmy. Tu jest Linetti, zagranie Polaka do Alvina, który ma 4 gwiazdki sztuczek. Pierwszy dribbling, jak on to robi. Moment. Ale to się dzieje, to się nie dzieje, co robi? Fuck, trzeba się... Fuck! Nie, Son, ja cię znam. Wszyscy cię znają. Nie schodź z tej strony. Griezmann, świetnie, Koulibaly. Dobra, Koulibaly to będzie ten... Jeden z tych zawodników. Asysta, leć! Sanchez, dobrze, ale ty masz 90 tempa, dobra. Alvin wygra główkę. Dośrodkowanie. Alvin, strzał! Z główki! To nie był nawet ma strzał Alvina, będziesz drożny. No, jak nie ma różnego? Ale okradli nas teraz różnego. Wybij piłkę. Nie, wy... Jezu szczęsny, nie wiem, ja tu bym powiedział, że to wpadnie, dobra. Tu jesteś, gdzie się chowasz? Schodzimy na lewą stronę, żartowałem. Teraz schodzimy bardzo ładnie. Okej. Tak to się robi, tak to się robi, Alvin, ale to robi. Dobra, Luis. Ale on musi sam. Aha, tak blisko. Moment, Alvin, ale teraz położył Luis Albina, nie, ja tak, nie, żółta kartka jak nic, tak nie można robić. Tak nie można robić, panie Luis. Co to ma znaczyć? Chciałbym w ogóle się odnieść do jednej rzeczy. Ostatnio, otóż pod ostatnim filmem z drafta mogliście zauważyć jeden komentarz, który oczywiście przypiałem. Pewien widz, który nazywa się Arek Kosior, napisał wszystkie zdania, wszystkie słowa, które powiedziałem w odcinku, który trwał 13 minut. Napisał wszystko to, co powiedziałem w jednym filmie. Nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Naprawdę nie wiem, ile trzeba. Ile... To ponoć. Fuck, słuchawkę rozwaliłem. Ponoć zajęło mu to godzinę. No wierzę na pewno, no bo naprawdę nie wiem, jak trzeba bardzo się nudzić, żeby napisać to, co ja mówiłem przez cały odcinek. Naprawdę szanuję, bo mi by się nigdy nie chciał takiego czegoś robić. Także kocham takich widzów, szanuję takich widzów. Dziękuję bardzo, że tak się poświęcacie, pisząc to, co mówię w filmie. To jest naprawdę. Nie wiem, jak to skomentować, tak naprawdę. Także Karol Linetti zagrywa do Alvina. Zobaczmy, ale teraz świetnie, Alvin. Dobra, zejdźmy do środka. Dobra, co ja tu? Ale teraz świetnie grany, teraz Smalling. I jeszcze raz Alvin. Alvin, zejdźmy do środka, dobrze. I jeszcze raz. No faul! No faul! Nie, moment. Ależ to kurwa zjebał! Dobra, Alvin, dobre zejście, strzał. Czy może teraz? Nie, broni Loris. Pierwszy celny strzał, na pewno nie ostatni, tego możecie być pewni. Spójrzmy, Leona teraz tam, Alvina, leć! Dobrze przyjął, jednak źle, dobrze. Do środka, lewa, proszę, nie, no Luis, nie. Walker.
Jezus Maria, Walker. Dobrze, Jezu, Rudiger, ale teraz mnie naprawdę... Ło, świetnie, Alvin, leć. Dobra. Tam było... Oho, nie ma tak, nie ma tak. Nie, gdzie mi tu? Trzeci wślizg, nikt go nie zatrzyma. Do środka schodzimy. No dobra, jednak ktoś go zatrzyma. Warto, ale mamy już drożny, jest wywalczony już drożny. To wę, prawe skrzydło, to wę, niebezpiecznie. Rudiger, dobrze. Okej, okay, dobra, zejście na lewą nogę. Alvin, Jezus, jak to leciało, ja. Mam pomysł. Alvin, no nie, nie ta noga, ale jeszcze strzał. To było epickie, gdyby tylko miał lepszą prawą nogę, to myślę, że może trochę lepiej by to wypadło, nie wiem. Nie! Czy Dawid Lubiec właśnie dostanie czerwoną kartę? O, jak mi przykro, Dawidzie, jak mi przykro. Dwa razy faulujesz Alvina, to dostajesz czerwoną kartkę, dziękuję bardzo. Nie, Lacazette, nie rób mi te... No. Koniec, moi drodzy, koniec spotkania. No powiem wam, były momenty lepsze, gorsze. Głównie gorsze, ale nie zmienia faktu, że każdy ma słabsze dni, ok? Pierwszy mecz może nie był najlepszy w jego wykonaniu, cena 6-1. Jest to najgorsza cena w zespole. Nieważne, nieważne, nie patrzmy na te rzeczy, nie patrzmy na te rzeczy. Nie martwmy się, na pewno pójdzie lepiej w następnym meczu. Lecimy. Dobra, drugie spotkanie przed nami i mamy tu ten... Bramkarz na SP. O, nie wydaje mi się, żeby Rui Patricio na SP to był dobry pomysł, także... chyba zapomniał, że gramy mecz, bo w ogóle się nie rusza, także nie wiem, może... Może aż zemdlą z widoku, że gra Alvin przeciwko niemu. To jest bardzo możliwe, to jest naprawdę bardzo często się zdarza, więc... Zupełnie go rozumiem, mam nadzieję, że ktoś temu zaraz pomoże, bo... Taki widok nie zawsze jest spotykany. Dobra, leć Alvin. Leć, dobra, zejdźmy do środeczka. Nadal nie gra. Powiedzcie mi, jak to jest, że jako... Jak to jest, że jak ty podłoży pada, to jego obrona gra lepiej. To jest jedno z tych rzeczy, których nikt nie... Dobra, dojdź do piłki, proszę. Dobrze. I na prawą nogę. Dziękuję bardzo. Nie mówcie mi, że to kwestia tego, że odłożył pada. Naprawdę, to nie jest kwestia tego. To jest po prostu kunszt i talent tego zawodnika. Naprawdę. Patrzcie, jak to robi. Patrzcie, jak to robi. Sam na sam. Dziękuję. Nie, to się wytnie, moment, to się wytnie. Nie, dobra, widzę, to nie ma sensu, bo naprawdę pokazał co potrafi, tak? Strzelił bramkę, prawie celny strzał. Nie ma sensu grać z takim kimś, bo w ogóle nie tyka pada, także żałosne naprawdę, to jest żałosne zachowanie. Ogólnie to sobie właśnie nie wiem, KitKata, także product placement. Niestety mi nie zapłacili, ale jeżeli ktoś z was ogląda, kto robi KitKata, to możecie mi napisać, ja dosyć często wspominam. Dobre batony, naprawdę, polecam. Znaczy w sumie nie polecam, bo mi nie zapłacili. No nic nie mówię, ale są dobre, a może nie są dobre. Nic nie mówię. Dobra, także drugie spotkanie, nie wiem, czy to jest Polak ma polskie stroje, ale ma on, co to jest? Jest sporo toców, jest Chiellini toc. Jezu, przez cały odcinek mam nos na włosie. Włos na nosie. Dobra, Alvin, zrób coś dla nas, może zejdź do środ... Fuck. Alvin, musisz, lewa noga, tak, tak, nie, Buffon! Czemu akurat teraz musiałeś to bronić? Świetna akcja wykonania Alvina, naprawdę, strzał był dosyć trudny. Zagranie do Alvina, zejdźmy go na lewą nogę, dobrze, strzał! I teraz znowu Buffon, no w środek bramki niestety. Wybij, podaj, nie! Farias, wybij, źle! O kurde, o nie, i to jest gol jak nic, kurde no! Alvin, świetne zagranie do Sanchez, tylko czemu nie przy... Nie, przy... Alvin mając kontuzję strzeli! Jest, to wpadło! Co? Alvin strzelił longshota mając kontuzję! To jest dla mnie niepojęte, co on robi w tym momencie. Genialne podanie piętą, asysta też była świetna. Genialne uderzenie. Alvin z drugą bramką dzisiaj. Ta pierwsza była również ładna, ale ta druga jest o wiele lepsza i mamy 1-1 i bardzo ładnie. O to właśnie chodziło. Fuck. Nie, o Jezu, czemu tak zrobiłem? Nie, to był błąd, ja wiedziałem już po tym, jak odbiegłem Koulibalim, to jest gol. Fuck, Jezu. Także ostatecznie przegrywamy niestety 3-1, ale hej, gol, który strzelił Alvin dzisiaj w tym meczu, to jest naprawdę, patrzcie na to, świetne podanie piętą, strzał z dystansu, Buffon nie ma szans, dziękuję, dziękuję bardzo i lecimy do ostatniego meczu na dzisiaj. No, tak zlecie. I ostatnie spotkanie na dzisiaj i z czym tym razem przyjdzie zmierzyć się Alvinowi. Cały skład Ligi Hiszpańskiej jest Ben Jeden, który właśnie, a propos Futis, wygrał Dembele z Premier League. To jest naprawdę nieprawdopodobne. Byłem w 100% pewien, że wygra Sanchez. Wygrał Dembele.
Lozano, zobaczmy do środkowania, czy tu wyjdzie Alvin. Strzał! No nie, naciskałem L2. Alvin, to miał być Skorpion co najmniej. Alvin, strzał, lewa, no Jezu, ruli. Alvin, lewa, nie, chciałem specjalny lewonowierz, to nie koniec. Nie ma spalonego, uderz. Jest, ale świetne wykończenie. Druga bramka po fantastycznym skapternie. Co robi Alvin? To jest nieprawdopodobne. Świetnie nam się jeszcze zostawił, bo widzę, że nie ma spalonego, naprawdę. Mało brakowało, ale fantastyczny obrót z piłką, 1-0. Co zrobił to jest naprawdę? Nice, okej, 1-0. Spójrzmy, strzał dystansu z nogi. Ja pierdzielę. Nie, bronić. Serio, Wojtek, czemu tak się ustawiłeś, głupio? Alvin, czy będzie asysta? Zobaczmy. Co zrobił? Kto to strzelił? Chyba Lozano. Jak on to wykończył? Genialna asysta Alvina. I strzał. Jak ośmieszył. Nie mam pytań, naprawdę nie mam pytań. Co tu się dzieje w tym meczu? To jest Lozano, nie, Herrera. Kurde, wygraliśmy spotkanie, niemożliwe, asysta, bramka Alvina, świetna bramka Herrera, naprawdę, to jak wykończył, to jest naprawdę zawodnik meczu, no zasłużenie, bo ta bramka była naprawdę fenomenalna. I to był właśnie Alvin, moi drodzy, to był właśnie ten świetny zawodnik, którego zostawię sobie w tej FIFA do końca, bo to jednak jest jakaś historia, to jest jednak, trzeba go szanować, trzeba oczywiście darzyć go szacunkiem, nie oszukujmy się, świetna karta, także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jeżeli ci się spodobał, nie zapomnij, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy, zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.